Poradźcie mnie, co ja mam z tymi ciuchami jego zrobić? Wojtka, ciuchami? Tak. Odesłać? Nie, nie. Z ubraniami. Spakować worki i niech czekają. Tak, ja bym spakował worki i nie wyrzucał, wyrzucać nie, się nie, wolno. Nie, 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 bo on ci jeszcze potem na policję spakować będzie worki. Sprawę, że niby jego rzeczy, wiesz. Ale czekaj. Nie chce zabiera. Duże worki, spakować i postawić Czarne. Gdzieś tam, tak? W pokoju zimnym, przypuśćmy. No, w którymś tam filmie już nawet mówił tak naprawdę, że nie chce tych ciuchów na PCK. Na strychu chyba. No to zobaczymy, no to jutro tak, ja... Na strych możecie ja jutro przyjadę tutaj. W sztywnym pokoju. Wojtku, drogi przyjacielu, kiedy przyjedziesz? Pożecie, tak? Będziesz mieszkać u mnie czy nie? Ja nie wiem, co mam robić z twoimi ubraniami. Nie wiem co. Ani z perfumami, ani z ubraniami, ani z niczym. Nie wiem, co mam robić. Czy oddać do Polskiego Czerwonego Krzyża? Czy co robić? Masz pełno ubrania, butów, nie butów. Albo przyjedź i weź, powiedz, że się tak wyprowadzę cię na stale, ale... Ja cię nie wyrzucam. Krzysztof, ale Krzysztof, ale czekaj. On powiedział u nas, u siebie na filmie, że już tu nie wróci. Rozumiesz? On raz mówi tak, raz siak. Raz mówi w prawo, raz w lewo, a raz prosto. Jego nie zrozumie.